Pozdrawiam. Jest 4:30. Wstajemy. Gdybyście pytali, po co tak szybko wstaję? Odpowiedź brzmi... Nienawidzę się śpieszyć, nienawidzę mieć presji czasu, plus... Lubię spokojne poranki, po prostu jestem pojebana. Zrobimy kawę, żebym przetrwała jakoś ten dzień. I tak będę spać w szkole, ale powinniśmy ją zrobić. Słuchajcie, nie zrobimy kawy, ponieważ moi rodzice rozłożyli ekspres, a ja nie umiem go złożyć. Pasożyt zawsze tu przyłazi, jak krwie jabłko. Ale mam dziś dobry dzień, więc proszę. Zrobiłam śniadanie. Teraz jest czas na tak zwaną chwilę normalności, ponieważ będę jeść i oglądać. Będę udawać, że wcale nie muszę iść do szkoły. Wcale. Jest 5:20. Czasem cię ogarniać, bym zdążyła na mój pociąg. Zrobiłam brwi i nie wiem, czemu wyszły takie ciemne. Wyglądam jak ja w 2020. Nieważne. Teraz muszę szybko malować. Dobra, wcale nie tak szybko, maluję się tak wolno. Tym bardziej, jak mam dużo czasu, bo mam w sumie godzinę do wyjścia z domu. Mam na pierwszej lekcji wływ. Mam ochotę. Chyba po prostu pójdę sobie rano do biblioteki w szkole i pouczę się na olimpiadę, bo idę na olimpiadę z Unii Europejskiej. Coś takiego, jakby wszystkie zagadnienia są tak naprawdę o Unii. I jakoś przez ostatnie 3 dni w sumie nic się zbytnio nie uczyłam, bo jak miałam ferie, to przerobiłam praktycznie wszystkie tematy. Ale wiecie, muszę jeszcze trochę powtarzać, bo to, że wtedy się ich nauczyłam, znaczy, że teraz będę je pamiętać, więc muszę ogarnąć jakby, co jest na rzeczy. Nie wiem, czy będę miała wieczorem korki z matmy, mam nadzieję, że tak. Jakby musicie trochę po prostu z tym nienormalna, ja po prostu lubię się uczyć, kocham się uczyć, po prostu kocham matmę. Jakby to jest takie combo, jakby... No nie wiem, co powiedzieć. Okej, spakowałam się do mojej zawsze ujebanej torby. To jest książka na dziś, bo ostatnio czytałam w sumie samą literaturę piękną albo obyczajową, więc przydałoby się coś mądrzejszego. Ale nie, czytam też książkę na Legimi o Hitlerze i Stalinie, w sensie jakby takie bardzo porównanie ich, coś takiego, bo bardzo często się ich stawia, wiecie, trochę w jednej linii, a jednak całkowicie się od siebie różni, więc też jest bardzo ciekawa. Mój tato chyba wstał, więc idę go zmusić, żeby zrobił mi kawę, bo feeling tired. Julia, opowiedz o swojej pracy. To jest praca u dziadka. Nepo baby. Przestań. Nie przestanę. Prawdziwa praca za 20 zł za godzinę. I nic nie robię. Wyszedł. Nie mam mamy. Krystian! W ogóle jest piosenkarze, ale Krystian chce się dośpiewać? Tak. Okej. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja. Dziękujemy już za taki występ, dziękuję. Albo jeszcze jedno.
jesteś straszny, Krystian. Cześć, jestem Krystian i oglądasz, mam depresję. Pozdrawiam rodzinkę, ale nie mamy, bo jej nie mam. To jest tak ten, jak są te seriale na Nickelodeon, są te śmiechy, tyle to nie. Dostałam piątkę z chemii, Kasia jest leniwa. Nie chce iść do odpowiedzi. Gównie. A ty co się gapisz? Co? Żona to adopcji. Dikcyc. Co to jest? Good afternoon, evening. Good afternoon, evening, everyone. We are. I like music to nagrywamy. La botella se cayó. Jestem moim zdaniem najlepszym człowiekiem, który się kiedykolwiek urodził. Słowie nie, bo to jestem ja. Wypowiedź o sprawdzianie, słucham. Na 67 punktów. Co? 28 do zdania. Ja może będę miał 2 punkty, żeby nie było. Gratulujemy sukcesu. Patrzcie, tak bym was gryzła. Pani pożarci, pożarci by się... Ziewam dzisiaj chyba 7 raz. Humor, ocena humoru. Chcę do domu. Rel. Wróciłam do szkoły. Było całkiem okej, całkiem zabawnie. Mam trochę kartkówkę z angielskiego. I ja uważam, że umiem mówić po angielsku. W sensie wiecie, umiem, nie? Dogadam się na luzie. Ale dosłownie rzeczy w szkole, jakby sprawdziane i te słowa, nie wiem, jakoś mi nie wychodzi. Więc dzisiaj się pouczę, faktycznie się pouczę. Trochę ogarnę do olimpiady, bo w sumie rano niezbyt się pouczyłam, bo Julia mi zawracała głowę. Chyba zrobię notatki z chemii. Pożyczyłam portret Doriana Greya, Wilda, ponieważ, nie wiem, chciałam to przeczytać strasznie. I jeszcze Dostojewskiego Gracz. Ja nigdy nie czytałam w ogóle Dostojewskiego, ani żadnej w sumie rosyjskiej literatury, więc... Jestem ciekawa, na razie jestem jakoś w 1/4 i no niestety ogarniam, co się dzieje, ale to jest chyba bardziej w stronę takiego psychologicznej książki. Czemu te MacBooki zawsze tak dyszą? Dosłownie, o co ci chodzi? O co ci chodzi, komputerze? Jestem done z nauką. Nie mam dziś vibe'u, więc jakby nie będę się zmuszać też za bardzo. Idę się umyć. W ogóle ja zwykle chodzę spoza 20, albo 21, ale jutro nie mam ambicji na wstanie wcześniej rano, bo jest piątek, więc... Pójdę spać trochę później.